Proszę bardzo, pan poseł Robert Winnicki, Konfederacja. Pani marszałek, Wysoka Izbo, wkrótce kolejna, 11. już rocznica śmierci Andrzeja Lepera. Śmierci, która jest po dziś dzień niewyjaśniona. Jej okoliczności, to co się wydarzyło, to co dotknęło również współpracowników Andrzeja Lepera, do dziś budzi wątpliwości i niektórzy mówią o tym, że Lepera dopadł seryjny samobójca. Szanowni Państwo, sprawa jest poważna, bo mówimy nie tylko o człowieku, który był obrońcą polskich rolników, ale mówimy przede wszystkim o byłym wicepremierze rządu polskiego. Mówimy o sytuacji, która budzi rozliczne wątpliwości. I dlatego jako posłowie Konfederacji przygotowaliśmy wniosek o to, żeby powołać sejmową komisję śledczą do spraw zbadania okoliczności śmierci Andrzeja Lepera. To jest rzecz, którą trzeba wyjaśnić, która musi być transparentna i bardzo prosimy wszystkich posłów o to, żeby podpisywali się pod naszym wnioskiem. To trzeba wyjaśnić. Dziękuję, ta śmierć panie nie pośle, może to nie jest wniosek formalny. Oczywiście pani Paulina Henik-Kloska, pani poseł, proszę, Polska 2050.